Tegoroczne Święto Legnicy rozpocznie się od koncertu rockowo-folkowego w wykonaniu zespołu Enej. Przed nim zagrają Redlin i Reggae Side. Wcześniej od godziny 15 tradycyjnie będzie zabawiał nas DJ Roman Bong. Tak będzie we wszystkie 3 dni, że od godziny 15 czy 14 gramy z DJ-em. O 18 rozpoczynamy główne koncerty wieńczące występem gwiazdy. Taką gwiazdą w piątek będzie Anna Wyszkoni. Tego samego dnia na scenie wystąpi również legniczanka Patrycja Kamola. To są poprokowe klimaty naszej lokalnej artystki, która już pierwsze kroki w świecie jazzu, w świecie bluesa popełniła jakiś czas temu, ale cały czas rozwija się doskonale, także teraz w doskonałym składzie instrumentalnym patika w repertuarze bluesowo-funkowym. Iwon Sanchez to kolejna gwiazda. Ja powiem tylko tyle, że w 1998 roku była to wokalistka roku w Czechach. Czeszce towarzyszyć będzie Międzynarodowa Orkiestra. Na niedzielę natomiast zaplanowano kibicowanie połączone z rytmami disco polo. Będzie też mała gratka dla fanów Miedzi Legnica. Zaprezentujemy drużynę, zaprezentujemy trenera. Tam obejrzymy też krótki film o tym, jak Miedź Legnica weszła do ekstraklasy. Przed 20 wypuścimy blok reklamowy obowiązkowy, który będzie anonsował wstępny, który będzie anonsował mecz Polska-Kolumbia, który rozpocznie się o godzinie 20, tak jak mówiłam, potem afterparty z gwiazdą disco polo o tej nazwie. Podczas święta będzie także strefa wystawców z różnymi prezentacjami. W strefie wystawców będzie się wiele legnickich firm, także film z regionu. Jest także wiele film, które będzie promować się jakby ze Świętem Legnicy, które zostały przy tej okazji naszymi partnerami. Na zakończenie zaplanowana jest także niespodzianka.